Cześć, siemanko. Dzisiaj z wami sobie przetestuję nowego RTS-a, Tempest Rising, który ma chyba wyjść jakoś w ciągu roku. Dowiedziałem się o nim zupełnie przypadkowo, przeglądając sobie filmy na YouTubie. Jako, że ostatnio też miałem troszeczkę więcej okazji interesować się ogólnie innymi RTS-ami, stwierdziłem, że warto sobie będzie go przetestować i zobaczyć, jak po prostu się będzie grało, jakie będziemy mieli odczucia wobec gry. Jest to moje pierwsze tutaj podejście. W razie czego każdy z was może sobie to ściągnąć na Steamie. Taka wersja próbna. Wystarczy wejść w linka, którego w razie czego zostawię pod filmem. Więc w razie czego was zapraszam. A ja teraz zobaczę, no, jak się w to gra. Podobno gierka jest podobna do Red Alerta 2, do starego Command & Conquer, czyli CC. No, RTS-y, które kiedyś, pamiętam, no, grało się w nie za dzieciaka i było świetnie. Pamiętam cały czas te emocje, które mi towarzyszyły grając w te gierki. Więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozpoczynamy. Mamy dostępną jedną misję w kampanii, którą możemy sobie rozegrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rozpoczynamy. Okej. Commander, good of you to join us. Gotta say, your file was a pretty impressive read. I'm Colonel Fisher. To już ten taki stary styl Red Alerta, nie? CCC. CCC, CCC samego. No, już są jakieś wspomnienia, ale zobaczymy, jak dalej, bo to wiecie. Taki videofilmik to nie jest ciężko czasem zrobić. Ale to już się zapowiada dobrze. Remind them that the GDF isn't to be trifled with. I'll link your control interface to the battle network. If you've got any questions, now's the time to voice them. Okay. Nie mamy więcej pytań. Czureczkę ma kliknąć, dobrze. Nie mamy więcej pytań, jedziemy od razu tam, niszczymy buntowników, tych, którzy nam przeszkadzają. I rozpoczynamy grańsko, bo to nas interesuje na ten moment najbardziej. Okej, okay, tutaj. Okej, okay, nie da się nic kliknąć, ale deploy mamy. Okej, okay, deploy. Dobra, ruszamy. Zawsze, no tak. Zawsze jak jest mapa Europy, zawsze Polska. Niestety nie po tej stronie co trzeba. Nie w tej drużynie, tak nazwijmy. Tak już się raczej przyzwyczailiśmy do tego. To jest Global Defense Forces. Global Defense? Tak, Global Defense Forces to nasza, nie wiem. Frakcja nazywa się? Chyba frakcja jest, prawda? Ok. Deploy. Ruszamy, wiemy, na czym polega nasze zadanie. O! Kolejny filmik. Robi. Powiem wam tak. Pierwsze wrażenie, jak się wchodzi do tego menu, jak się teraz to ogląda, jest pozytywne, a to jest bardzo ciężkie aktualnie w RTS-ie, żebyśmy mieli to właśnie pierwsze dobre wrażenie. Bardzo ciężkie. Na razie to wszystko mi się podoba. Mam nadzieję, że gameplay też będzie fajny. Dobra, jak na razie pierwsze wrażenie, ja jestem zadowolony, na razie jestem zadowolony. Dobra, jest w końcu. Gameplay, okej. Okay. Kurde, co to za jumbo jet. Dobra, mamy jakieś unity. 4 spadochroniarzy. Field scout, okej. Okay. Jak to wygląda? Zobaczmy, wiecie, ja zwrócę też uwagę na to, na takie rzeczy, jak się poruszają jednostki, jakie jest odczucie, kiedy strzelają, zadają obrażenia, czy da się jakoś mikrować tym w miarę dobrze. Ale wszystko porusza git. Puffing jest
Okej, okay. O, patrzcie, mogę ten. Trącić własne jednostki, nic spoko. Ale dobra, tylko sobie jakoś czekam. Find, okej. Okay. Mamy pół. O, pierwszy przeciwnik. Okej. Okay. Jakieś ciała, trupa. Ej, no, jak się na to wszystko patrzy, na razie to wygląda ładnie, naprawdę. O, kolejni spółkniarze. Tak jest, kolejny. Wow! Dobrze to wygląda. Ej, dobrze to wygląda. Czekajcie, bo tutaj jest potyczka jakaś. Samoloty lecią. Chciałem się przyjrzeć. Dobra, tutaj mamy jakąś nową jednostkę, już widzę. Co to jest? Ktoś prawie zginął. Operator drona, okej. Okay. Czyli co, mam drony. Tutaj jakieś spele mamy, znaczy abilitki. Okej, okay, czyli jak tego użyję, będę mógł kontrolować same drony? Tak, okej. Okay. Okej, okay, fajnie. I jak daleko mogą te drony polecieć? Okej, okay, nie mogą z tego koła wylecieć. Czyli to jest zasięg tego drona, kiedy używamy tej abilitki. Fajne, dobra. W ogóle zobaczcie, jak fajnie się ruszają te drony, patrzcie. Ej, kontrola jest dobra. Patrzcie. Patrzcie, jak to się porusza dobrze. Fajnie, 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 dobrze. Pierwsze wrażenie na razie jest... Bardzo mi się podoba. O, beczki, klasyczne beczki, taki dziep jak CC i Retaler. Mamma mia, co tu się dzieje? Beczki, 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 beczki. Nice, klasyczne beczki do wysadzania. Straciłem chyba... Nie, to chyba to były te trupa, które wcześniej tutaj leżały. Pamiętam, że chyba w Redalercie i w CC można było jeszcze fortyfikować budynki. Można było chować swoje jednostki. Ciekawe, czy można robić to samo tutaj. Dobra, wiemy, że możemy wysadzać beczki. Flame turrets, okej. Okay. To czekajcie, użyjemy sobie zapewnie kontra na piechotę. Logiczne. Użyjemy sobie dronów. Czekajcie, o, czekajcie, tu jest tam beczka. EZ. Dobra, dlatego? Dobra, czekajcie, tu mamy bliskę. I teraz pójdziemy na mnie. Tam też była beczka, nie założyłem. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę, ej. Dobrze to wygląda. Naprawdę dobrze to wygląda. O. Beczki. Dobrze, to będziemy sobie jeszcze w szybszy sposób. O, kolejne posiłki. Stajemy. Shift ładnie tu działa. O. Co mamy tutaj? Operator drona. Medyk jakiś. I co on tu ma? Leczenie i turek. Wieżyczka taka, która to będzie leczyła. Okej, okay, czyli to jest turek, który leczy jednostki na polu, na danym obszarze. Ej, jak to się dobrze porusza! Patrzcie! Bączki można kręcić. O, kolejna rzecz. Patrzcie, już coś widzę. Patrzcie. Jeśnie. Fura jest czysta. Tutaj się poruszyłem, więc opony już tutaj są zaśnieżone. Ale patrzcie. Fura jest czysta. A tutaj? Zaśnieżona. Patrzcie. Fajne, ej. Fajne takie malutkie rzeczy. O, jak się pojedzie. Patrzcie. Można niszczyć, taranować drzewa. Ej! Fajne! Ale patrzcie, jak to ładnie wygląda, patrzcie. I zaśnieżony samochód. To czyli pewnie jak będą jakieś mapy, gdzie może dużo jest jakiegoś piachu, czegoś, to te samochody będą z, nie wiem, zakurzone. Dobra, bardzo fajnie. Tutaj widzę, te furtki też jakieś mają abilitki. Więc fajnie. Powiem wam, że na razie... O! Budynek jest. Czy możemy schować swoje jednostki do budynku? Nie, widzę, że jeszcze nie można. Okej.
Okej, okay. Pomożemy tam teraz. Panowie, naprawdę, moje... Na razie jestem mega zadowolony z tego, jak to wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ale to zapiernicza, patrzcie. Wow. Tego. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Jakie... O. A, patrzcie, bo tu się rozbił samolot chyba. Pozostałości chyba, nie? Z tyłu jakieś zapasy, tak. Czekajcie. Dostaliśmy tutaj jakieś oddziały dodatkowe. O, lepszka. Fakcyjnie. Idziemy na łatwiznę. Nie, cofnij się! Słuchajcie to. I co? To było zasięgu chyba. Tylko teraz tak, żeby używać tych niektórych abilitek chyba, tak jak na tym medyku, z tego tu mamy, trzeba mieć kasę. Tak. Mhm. Czekaj, to już jest. A nie, tam, dobra, nie, już nie ten. Jak to, patrz, jak to zasuwa. Ej, naprawdę, to wszystko wygląda w porządku. O, co ten tam jest? Ojo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 j
Granatami chłopaki rzucają. Widzę, że jest to będzie bardzo użyteczna jednostka przeciwko oddziałom zmechanizowanym już. Te drony mi się najbardziej chyba podobają na razie, wiecie? Fajne jest to, że możecie tylko dronami sterować, nie? Więc jak są sytuacje, że na przykład, nie wiem, przeciwnicy nie mają jakiejś dobrej odpowiedzi na jednostki latające, to w tym stylu te drony naprawdę mogą być bardzo użyteczne. Plus wychodzi na to, że te drony są produkowane z automatu na nowo, kiedy zostaną zastrzelone. O, co to jest? Co to? Aha, okej. Nasz PC. Rozbudowanie PZ jest. Z tyłu wstanę. Dostaliśmy kolejne chore. No można sobie bardzo zoomować do tego. Wiecie co jest najlepsze? Patrzcie, to wygląda świetnie, kiedy się zoomuje z bliska. No te fury mi się tak podobają, nie wiem czemu, ale chyba... Chyba bym spamował te fury. Tak mi się podobają, że głowa mała. Czekajcie, zobaczymy, czy się tak uży. Samochód. Tak, patrzcie, kurzy się, widzicie? I zaśnieży się, i się zakurzy, zabłoci. Patrzcie, tak. Fajne małe rzeczy. To wszystko powoduje, że... Bardzo fajnie się to odbiera. Czuję, że tutaj faktycznie te jednostki wszystkie doświadczają tego, że tak powiem, co się dzieje na mapie, nie? Są pod wpływem tych rzeczy. Może tak. Dobra. Tutaj jakieś drony, okej. Okay. Dobra, co teraz? Mamy tutaj zbudować sobie side objective, dobra, objective. Aha, dobra. Dobra, co mamy zrobić? Zbuduj rafinerię. To jest rafineria? Tak. Zobaczmy, co tutaj jest. Zróbmy kanałek. Okej, są beczki. Widzę beczki, strzelam beczki. O, zbejtowani? Przepraszam. A, bo nie zniszczyłem. Dobra. Tutaj nas chłopak healuje cały czas, nasz medyk. Patrzcie, jak? Zrobi się dużego zoomina? Świetnie to wygląda. Zoom out? Też dobrze, nie? Dobra. Zbuduj baraki. Tutaj mamy mining, tak. Harvester. To nam zbieram. Tak, chcesz wyjtować? O kurde, co to? Obrona przeciwlotnicza. OPL, tak zwane.
to, czego Polsce brakuje, OPL. Właśnie, ciekawe ile na... Ile przez Polskę takich dronów z Białorusi albo Rosji przyleciało, nie wiedząc o tym. No nieważne. Możemy, dobra, mamy baraki, możemy produkować jednostki. Dobrze, Field Scout, dron operator. O, jakiś turet. Co tu jeszcze mamy? Satelita, build satellite, dobra. Baraki mamy, dobra. Zrobimy sobie Field Scoutów. Zrobimy to w taki troszeczkę niehumanitarny sposób tego pusha. Nas OPL niszczy. Dobra, produkują nam się tutaj skauci. Tutaj nas... O, mamy szansę przetestować teraz chyba... Nie, nie mogę. Okej. Dobra. Ale ja nie chcę tych grenadierów, nie chcę ich. Chcę tylko... Dlaczego nie mogę... tego tureta sobie zrobić, który leczy. Patrzcie, miny już mogę tutaj jakieś stawiać. Dobra. Ale tego tureta próbującego nie mogę zrobić. Dobra, zrobiłem pusza. Kurde, co to jest? Czołg z miotaczem ognia. Oj! Dobra. No, co tu mamy coś? Dobra, użyłem czegoś. Stanie. Dlaczego? O, lecą, patrzcie. Nice, dobrze. Pamiętam jeszcze chyba w którejś części CC, czy to Red Alert był, można było rzucić taką bombę atomową. Pamiętam, jak się jarałem, jak byłem w tym bazie. Uwielbiałem to. Uwielbiałem to. Naprawdę, to wszystko elegancko wygląda. Gameplay, naprawdę, przyjemnie się gra. Rzadko kiedy się zdarza coś takiego, że naprawdę ja odpalam jakiegoś nowego RTS-a i od razu jestem zadowolony z tego, co widzę. Rzadko to się zdarza, więc mam nadzieję, że ta gra nie będzie droga. Powiem tak, mam nadzieję, że gierka nie będzie droga, bo wydaje mi się, że zasługuje na szansę. Samo to, jak ta gierka ma chyba wyjść za rok dopiero, coś takiego, jeśli się nie mylę, muszę jeszcze dokładnie to sprawdzić. Ale patrzcie, jak te wszystkie jednostki się poruszają fajnie. Fury jak jeżdżą, patrzcie, można między unitami. Pyk. Wiecie, patrzcie, mogę sobie zrobić tor przeszkód z własnych jednostek. O, dobra, nie zdążyłem. I slalomem między nimi jeździć bez potrącenia, nie? Ej, powiem wam, że bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Czuć tego, właśnie czuć te emocje takie, które czułem, jak byłem właśnie gimbusem i grałem CC albo R2. Więc mam nadzieję, że gierka nie będzie kosztowała 300. I po prostu, no, cena będzie, powiedzmy, ludzka. Battle Command uplink initializing. Please stand by. The Dynasty have amassed an enormous army right under our noses. And as of 10 minutes ago, while the GDF Council was debating whether to even respond, the Dynasty have launched attacks across our western border. Ej, naprawdę, wiecie, to też trzeba pamiętać o tym, że jednak, tak, jednak devy dały nam urywek gry, który pewnie jest bardzo dopracowany, ale tu wygląda dobrze wszystko, naprawdę, grało się bardzo dobrze. Każdy z was zresztą może zagrać to samo, sam sobie przetestować. Wchodzicie na Steama i link na dole macie i sobie sami sprawdzacie, nie, jak się gra. Patrzcie, tu jeszcze jakieś czołgi są, jeżeli fury takie dzieciły, to ciekawe, jak czołgi jeżdżą.
Ciekawe, czy się da piechotę rozjeżdżać. Pewnie się nie da. I have reinforcements on their way to you. Pull that base apart. Ja pamiętam, bardzo lubiłem... O, jakiś ten... Ale... Samoloty. Tempest Rising, okej. Już tyle? No. Preview. To samo, każdy z was może sobie, tak mówię, zerknąć na co ja sobie zerknąłem. Dobra, szybkie podsumowanie tego, co widziałem, tego, co doświadczyłem. Menu wygląda super, o takim marginesie. Gra się dobrze. Pierwsze wrażenie jest idealne. Pierwsze wrażenie jest takie, że ja po prostu chcę i spróbować tej... Daj Boże, będzie jakaś open beta, żeby można było nawet 1-2 dni pograć sobie multiplayer, coś w tym stylu. To by było świetnie. Gra się zapowiada bardzo dobrze. Widziałem wiele innych propozycji RTS w tym roku. Ale ta propozycja wydaje się najbardziej dopracowana. Tak na marginesie, ludzie. W przyszłości na tym kanale jeszcze będziecie widzieli dużo materiałów o Stormgate'cie. Jestem osobą, która bierze udział w pre-alfie Stormgate i w jakiś tam sposób też daje informacje deweloperom gry na tym, co mogą poprawić, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, co warto jeszcze może po raz kolejny przemyśleć. Więc, tak jak mówię, będzie więcej ciekawych rzeczy w przyszłości, nie tylko Warcraft 3. Ja osobiście uważam, że każdy z was powinien dać sam próbę tej gierce, tym bardziej, że teraz możecie sobie sami za friko przetestować tą pierwszą misję. Sami zobaczcie sobie, czy będziecie czuli to samo, co ja. Według mnie to zapowiada się świetnie. No i kiedy będzie jakaś, nie wiem, czy będzie open beta, czy nie będzie, ale jeśli będzie, na pewno skorzystam i spróbuję. Jeżeli gierka nie będzie kosztowała jakichś kosmicznych pieniędzy, to dam jej na bank szansę. Na bank dam grze szansę. Zobaczymy, kiedy ta gra jeszcze dokładnie wyjdzie. No i co? Tak jak mówię, sami przetestujcie, bo to, co ja powiem, to są tylko i wyłącznie moje odczucia, a to, co zawsze sami wy będziecie czuli w trakcie gry, to jest w ogóle już inna bajeczka. Więc tak jak mówię, zawsze patrzcie z przymrużeniem oka na to, co wam mówią osoby, które coś tam nagrywają na YouTubie na temat różnych gier. Jeszcze raz powtarzam, link jest pod filmem, w którym możecie sobie ściągnąć gierkę i za darmo przetestować. Peace, yo, i się bawcie dobrze.